Serwus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku będziemy zalewać tą dębową beczkę tym winem domowym z Czeremchy. Witam Was w nowym roku, mam nadzieję, że będzie bardzo pozytywny dla nas wszystkich. I w tym odcinku, tak jak wspominałem, mam tutaj wino z Czeremchy z zeszłego sezonu. Ma już półtora roku prawie, więc jest już przygotowane. Zerknijcie sobie na poprzednie części, jak ktoś jeszcze nie widział. Bardzo fajne winko. Dziś jeszcze skosztuję ostatecznie. I pomyślałem właśnie, że mam pustą beczkę. Ona ma 20 litrów, fajna beczka dębowa, ładnie się prezentuje. A beczki dębowe nie mogą stać puste, bo one później się rozszczelniają, więc... A już chwilę stała pusta, także postanowiłem, że to wino z Czeremchy przeleję. Beczkę można uzupełnić dowolnymi trunkami. I jak najbardziej winem też można taką beczkę zalać. Oczywiście jakiś dobry destylacik, bimberek czy coś mocniejszego jest fajniejsze, ale... Wino jak najbardziej też, także ja jakiś czas temu opróżniłem tą beczkę, miałem też tam poprzednim razem jakieś wino i chwilę stała pusta i teraz ją uzupełniłem wodą, żeby się sprawdzić, czy jest szczelna na pewno, żeby drewno się odpowiednio uszczelniło i widzę, że jest wszystko ok, także wodę będę wylewał, a beczkę będę uzupełniał winem. A przy okazji zajrzymy też, jak już jest odcinek z beczkami. Mam tam piramidę taką, 3 beczki po 5 litrów. One też tam już chyba za bardzo nic w sobie nie mają, także je też wyciągnę później i też je przygotuję do jakiegoś napełnienia. A czym to jeszcze nie wiem, zobaczymy w trakcie. I w takim razie na początek pobiorę pipetą próbkę do kieliszka tego wina, żeby ocenić ostatecznie, czy się nadaje do przelania do beczki. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tych rurek i zastanawia się w ogóle, co za rurka, to jest rurka tak zwana cicha. Ona nie bulga, jak wino pracuje, także jak ktoś chce mieć ciszę, bo ma gdzieś przy łóżku balon, to właśnie takie ciche rurki się montuje. Tu się też wody nalewa, tak jak w zwykłej rurce. I ona delikatnie odgazowywuje. Dwutlenek węgla z balonu wychodzi, ale nie słychać bulgania, jest cichutka. Także jak ktoś nie zna to i potrzebuje, to polecam takie rurki. A tu mamy to nasze wino. Bardzo intensywne kolorem. Bardzo krwiste, ciemne. Bardzo dużo owoców było Czeremchy. Polecam ogólnie Czeremchę. Także wygląda bardzo ładnie. Pachnie delikatnie, prawie niewyczuwalnie. Wygląda bardzo apetycznie. Skosztujemy, czy to wino się już nadaje. Intensywny kolor, bardzo intensywny w smaku. Lekko słodkawe. Takie już szlachetne, dojrzałe, postarzałe bym powiedział. Ma już półtora roku. Bardzo ciekawe. Bardzo Czeremcha jest też, ma walory zdrowotne też, także myślę, że warto, jeżeli macie gdzieś, rozejrzyjcie się na polach, bo Czeremcha zazwyczaj rośnie dziko, to takie niskie drzewa albo krzewy. Owoce bardzo specyficzne, w tym roku Czeremcha bardzo obrodziła, także w tym roku tej Czeremchy zebrałem bardzo dużo. Polecam też nalewkę z Czeremchy, super surowiec, jeżeli tylko macie do niego dostęp. Także winko jest super. No, jak najbardziej nadaje się. Klaru nie widać za bardzo, jak z klarownością, ale wygląda ładnie, jest ciemne, więc w ogóle nie widać jak tam czy ma jakieś męty, ale po takim czasie na pewno nie, zresztą na dnie tutaj już jest bardzo niewiele osadu, bo było zlane to wino kilka razy z nad osadu, także możemy to wino przelać i zwolnić balon do sezonu, jakbym coś planował.
po zimie nastawiać, albo jeszcze w tą zimę. Także tą beczkę opróżnię, bo mam w niej wodę. Opróżniam beczkę i zalejemy, przelejemy to, przeleję to wino przy pomocy wężyka do beczki. I tą beczkę postawimy na swoje miejsce, w tamto miejsce, żeby sobie stała. A jak ktoś mnie czasem odwiedzi, będzie chciał skosztować winka, to kranikiem tylko, cyk, naleję próbkę, teraz nie leję, bo jest woda. Także opróżniam beczkę z wody i przelewam wino. Beczkę mam napełnioną, wina było 20 litrów, więc jest praktycznie pełna. I teraz jak mam potrzebę, to tylko przychodzę, zobaczcie. I kranikiem mogę sobie próbkę pobrać winka do degustacji. Także niech, bardzo ładnie się prezentuje taka beczka. Niech sobie stoi, niech będzie ozdobą studia, a przy okazji będzie z zawartością, a nie pusta. Jak widzicie, takie beczki dębowe się świetnie prezentują, także na wszelkiego rodzaju imprezy, eventy, wesela, czy gdzieś do winiarni, na regał. Świetna sprawa. Taką beczkę warto, jeżeli chodzi o to drewno z zewnątrz, warto olejem jakimś nawet jadalnym posmarować takie drewno, żeby ono jest zabezpieczone i ewentualnie jakiś takich smug z wina, które gdzieś tam cieknie, czy wody nie będzie, więc warto takie drewno zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o przechowywanie takiej beczki, to w niskiej temperaturze do 12 stopni, od 6 do 12 stopni i najlepiej, żeby długo pusta nie stała, najlepiej jeszcze ostreczować, jak gdzieś trzymamy pustą beczkę, żeby nam się nie rozszczelniła za bardzo. I jak kupujemy nową, to oczywiście warto zalać ciepłą wodą na dobę, żeby oczyścić i też doszczelnić beczkę. Najlepiej, żeby takie beczki były pełne. Także to jest ta beczka 20-litrowa. A tutaj mam, zaraz wyciągam, tą piramidę 3x5 litrów. Także ja ją wyciągnę. Sprawdzimy, czy coś jeszcze jest w tych beczkach i umyję i przygotuję do napełnienia czymś jeszcze, nie wiem, czy nalewkami jakimiś, czy dzisiaj, czy nie. A tam na górze mam, a propos czeremchy, w tym roku nastawioną nalewkę z czeremchy, także tam się owoce macerują w tym słoju dużym. Także będzie czeremcha, też nalewka. I tu będę nagrywał odcinek, mam z derenia z zeszłego roku dwa słoiki, które by było warto ogarnąć i zrobić szlachetną dereniówkę. Tu mam pestki z pigwowca, też pestkówkę by można było zrobić. Żołędzie mam na nalewkę też przygotowane, także to chciałbym teraz ogarnąć w międzyczasie. Razem z wami oczywiście, tam z tyłu mam miód. Moglibyśmy coś poeksperymentować. Jest tego trochę, a zaraz będzie sezon, także wyciągam beczki. Tu malinowe nosy. Zaglądamy do beczek, postawię je na stole, zobaczymy, czy coś w nich jest i je też oporządzę przy okazji beczek. Zobaczmy, czy coś mamy w tych beczkach. Tutaj nie ma nic. Nic nie leci. Tutaj też pusto. Chyba, że kranik się dotkał, a tutaj... Ta była ciężka, tak. Tu jest coś ciemnego. Chyba jakieś winko też. Taki jakiś ciemny trunek. Wytrawne wino z hibiskusa. Przepyszne. Poleżało w beczce, jest zupełnie inne. Oj, pyszne. Dobra, to tu coś jest. Ile tego jest? A niedużo, to 1/4 beczki może, tam wagowo nie wydaje się dużo,
Także zleję to wino gdzieś do butelki. No i co? No i obczyszczę te beczki i będą gotowe do napełnienia. Także zobaczcie, bardzo pięknie się prezentuje taka piramida. Super są takie beczki. I trzy beczki umyłem zewnątrz i wewnątrz. Ta jedna, gdzie jest wino hibiskusowe, zostawiłem ją, bo tamtego wina jednak jest sporo. Także tą jedną zostawiam tak jak jest. Te dwie były puste, także umyłem je, napełniłem je teraz wodą. Będę obserwował, jak się ma, czy są szczelne na pewno, bo chwilę stały puste, czy nic im nie dolega. I chciałbym, żeby się doszczelniły, jak się uszczelnią. Jak dębina nasiąknie, uszczelni się to. To pewnie przy którymś materiale najbliższym będę pokazywał, czym te beczki napełniłem, także tak to się prezentuje, jak widzicie sami. Przy okazji zapraszam wszystkich serdecznie na naszego Instagrama malinowego, do grupy facebookowej Malinowe Nosy, gdzie można się poradzić, jeżeli macie jakieś pytania, i do sklepu internetowego malinowynos.pl, gdzie można zrobić zakupy. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia! Servus!